Część pierwsza: Trendy. Rozdział pierwszy: Nadchodzi Marketing 3.0. Dlaczego Marketing 3.0? Z upływem lat, marketing przeszedł ewolucję obejmującą trzy stadia, które nazwaliśmy Marketingiem 1.0, 2.0 i 3.0. Wiele firm nadal praktykuje marketing 1.0, inne korzystają z wersji 2.0, a niektóre przechodzą obecnie na wersję 3.0. Oczywiście przed tymi ostatnimi roztaczać się będą najszersze możliwości. Dawno temu, w epoce przemysłowej, kiedy to nadrzędną technologią były maszyny przemysłowe, w marketingu chodziło o sprzedaż towarów wyprodukowanych przez fabrykę. Produkty nie odznaczały się niczym szczególnym i były przeznaczone na szeroki rynek. Celem była standaryzacja i produkcja masowa, aby zmniejszyć koszty, a przez to obniżyć ceny produktów, dzięki czemu były one dostępne dla coraz szerszego grona kupujących. Owo podejście najlepiej oddaje strategia Henry'ego Forda przy sprzedaży modelu T, kiedy to stwierdził, klienci mogą kupić ten samochód w jakimkolwiek kolorze, na jaki mają ochotę, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny. To były czasy marketingu 1.0 lub, innymi słowy, era koncentracji na produkcie. Marketing 2.0 zrodził się w obecnych czasach, w epoce informacji. Teraz, gdy kluczową rolę odgrywa technologia informacyjna, marketing nie jest już taki prosty. Konsumenci są dobrze poinformowani i mogą bez problemu porównać kilka podobnych ofert. Wartość produktu definiowana jest właśnie przez nich, a ich upodobania są bardzo różnorodne. Marketer musi podzielić rynek na segmenty.